Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim chciałem podziękować organizatorom za zaproszenie mnie. Ja dosyć rzadko występuję publicznie, a jeżeli już, to właściwie mówię albo o technikach produkcji, albo o dystrybucji, czasami mam spotkania ze studentami. Opowiadam im o historii firmy, o elementach biznesowych. Natomiast o sukcesie jeszcze nie opowiadałem, tak? Znaczy, to jest dla mnie duże wyzwanie. Eee, przedstawienie Państwu w krótkim czasie no, trochę historii firmy, tak żeby uwypoklić ten sukces, bo on tutaj jest najważniejszy. Tym bardziej, że po mnie jest Jurek Owsiak, do którego sukces jest po prostu oczywisty. Eee, ze mną może tak nie jest, ale może mi się uda, spróbuję. Eee, zacznę od... Hmm, w krótkiej historii naszego początku, czyli lata 82-89, bo właściwie e, dzisiaj nie mogę sobie już tego odtworzyć, przypomnieć, jak to się stało, że my w 82 roku, w czasie stanu wojennego, podjęliśmy z żoną decyzję, że zakładamy firmę. Bez żadnego doświadczenia. Na około nie było nikogo, kto by nam coś mógł poradzić. W rodzinie, przyjaciół nie mieliśmy, którzy prowadziliby jakąkolwiek działalność gospodarczą. To był po prostu nasz pomysł wynikający z tego, że. Szukaliśmy własnej drogi. Żona, e, doktor farmacji, e, zrobiony doktorat na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, e, pracownik warszawskiej polfy, dział badawczo-wdrożeniowy, ja, inżynier po Politechnice warszawskiej, budujący drogi, budujący drogi w PRL-u, przeniesiony w stanie wojennym z firmy, która się nazywała tak śmiesznie zarząd autostrad, przeniesiony, bo takie były czasy, w stanie wojennym. Jednostka zmilitaryzowana oznaczała, że pracownik staje się niewolnikiem. Po prostu przeniesiono mnie do Ministerstwa Komunikacji i koniec. No i oboje byśmy, byliśmy zadowoleni z tego, co nas spotkało i z naszych losów. I uznaliśmy w 1982 roku, że zakładamy firmę. No wtedy były czasy działalności gospodarczej, rzemieślniczej, co oznaczało, że trzeba było mieć uprawnienia. Ja mogłem mieć uprawnienia na produkcję znaków drogowych, a Irena na różne inne rzeczy. Uznaliśmy, że jej uprawnienia są ciekawsze, lepsze. No i zdecydowaliśmy, że bierzemy się za produkcję kosmetyków. Przygotowanie tego zajęło nam mniej więcej rok. Rok czasu trwały przygotowania. Nie mieliśmy pieniędzy, więc to było bardzo takie wyzwanie dla nas ostre. Znaczy szukaliśmy, pożyczaliśmy pieniądze wokół nas, szukaliśmy sposobów, żeby zrobić to tanio. Wynajęty lokal gdzieś pod piasecznym, żeby było tanio, wyremontowana stara piekarnia i rzeczywiście w 1983 roku udało się. Na szczęście miałem mądrego szefa, który mógł nie dopuścić do mojego odejścia z pracy, bo w stanie wojennym ja nie, nie mogę mu sobie decydować. I szef mógł powiedzieć, nie odchodzisz, zostajesz i koniec. Na szczęście był rozsądny, pozwolił mi się zwolnić z pracy i powiedział, jak coś ci się nie uda, bo to jest głupi pomysł, to co robisz, to wróć, znajdzie się dla ciebie miejsce. No i tak, tak właśnie zaczęliśmy w 1983 roku. Pierwsze dwa lata były naprawdę ciężkie. Później powoli zaczynaliśmy zdobywać rynek, budować markę. To były takie czasy, nie chcę szczegółowo opowiadać, w większości z Państwa są w wieku, w którym e, może ta opowieść brzmiała jak, jak o żelaznym wilku, tak? znaczy jakieś e, historie naprawdę niezrozumiałe. Ale w każdym razie udało nam się e, po dwóch, trzech latach zbudować na tyle silną markę, że e, zaczęliśmy zatrudniać więcej ludzi, z, wynajęliśmy dodatkowy zakład no i w każdym razie Przyszedł rok 89. My byliśmy już firmą dosyć dużą i mieliśmy olbrzymi problem, bo w tamtych czasach duża firma oznaczała kłopoty. I to była pewna granica rozwoju, do której doszliśmy i nie wiedzieliśmy, co zrobić. I nagle przyszedł 89 rok o którym Irena, później pytana przez dziennikarzy, mówi, że do tego momentu byłam krwiopijcą, rzemieślnikiem, takim wyzyskiwaczem i nagle od 1989 roku jestem bizneswoman, płacę podatki, zatrudniam ludzi. To była po prostu zmiana, której nikt, nie, nikt się nie spodziewał. W ogóle do głowy nam nie przyszło, że może nastąpić taka zmiana, a ona była naprawdę tak radykalna, że zmieniła w ogóle nasz sposób myślenia, zmieniła... Nasze, nasze rozważania o tym, co może być dalej, co się może stać. I nagle się okazało, że my możemy się rozwijać, że możemy budować większą firmę, że możemy e, poprawiać technikę produkcji, że możemy no, po prostu inaczej myśleć o, o, o naszej przyszłości. To w ogóle zaczął się inny świat. Dzisiaj mało kto to docenia, ale. E, Oczywiście wtedy nie było tak dużo firm takich jak nasza. Tak? My byliśmy jedną z nielicznych. Większość tych firm, które dzisiaj uznajemy za sukces, za duże, za liczące się, powstała po roku 1989. Ale ci wszyscy, którzy wtedy już funkcjonowali, wiedzą o tym, że to naprawdę było coś wyjątkowego i zmieniło nasze życie. Jak się zastanawiałem, jakie cechy. Yy, bo to było stałe pytanie dziennikarzy. Jakie są cechy? Co trzeba zrobić? Jakim trzeba być, żeby odnieść sukces? Tak? Dlaczego się sukces? E, bo oczywiście każdy nas, patrząc po latach, uznawał, że to jest sukces. Można dyskutować oczywiście, bo słowo sukces jest słowem takim bardzo mało konkretnym. Tak? Są ludzie, o których myślimy, o, odnieśli sukces, a oni są niezadowoleni, rozczarowani i uważają, że nie odnieśli sukcesu i odwrotnie. Tak? Więc to jest taka abstrakcja trochę i każdy sam musi sobie powiedzieć, czy uważa, że ma sukces, czy nie ma sukcesu. Ale na nas, jak patrzyli, my, dziennikarze z nami rozmawiali, to zawsze uważali, że mamy sukces, i pytali o. Powody. Oczywiście nie ma takiego jednego powodu, żeby powiedzieć rób tak, będziesz miał sukces. Tak? Nawet trzech takich nie ma, nawet pięciu takich nie ma. Jest tego, To jest po prostu składowa wielu, wielu różnych elementów i e, bardzo trudno jest powiedzieć to, co jest najważniejsze. Ale ja chciałem sobie wybrać takie trzy, wybrałem, które w jakimś sensie stanowiły o naszej inności, o naszej sile i, e, i moim zdaniem dały nam taką bardzo dużą przewagę. Pierwsza to była w tamtych latach, w 80-tych latach, słuchajcie, jakość, ale nie jakość produktu, bo jakość produktu dla nas była oczywista. E, nikt nigdy nie się zastanawiał się nad tym, czy produkt ma być lepszy czy gorszy, ma być najlepszy z możliwych, tak jak umiemy go zrobić. I oczywiście jakość tego produktu się zmieniała, bo w latach 80-tych on nie był doskonały z różnych powodów, e, później zaczął być coraz lepszy, ale to była najlepsza możliwa jakość. Natomiast w naszym pojęciu jakość oznaczała również relacje, relacje wewnętrzne, zewnętrzne z dostawcami, z partnerami. Z rynkiem. To był jeden z podstawowych elementów naszego myślenia o, o tym, co robimy. Drugim elementem, który był, myślę, równie ważny, to była własna droga. Po prostu no, musimy wiedzieć, jak wygląda rynek, coś na nim dzieje, ale idziemy własną drogą. Nikogo nie kopiujemy, nie stosujemy wzorców takich, które są popularne, znane. Dzisiaj przyznam się szczerze, firma ma z tym kłopoty, bo. Jest na tyle duża, że musi zatrudniać dużą ilość menadżerów i bardzo trudno ludziom wytłumaczyć, co to znaczy własna droga. Niektórzy uważają, że własna droga to są badania rynkowe i, i wtedy mamy po prostu kłopoty, bo nie na tym to polega. I trzecia rzecz, która nas wyróżniała i wyróżnia w jakimś sensie do dzisiaj, to jest stosunek do pieniędzy. Oczywiście pieniądze, biznes musi być dawać pieniądze, tak? bo pieniądze pozwalają rozwijać się, budować jakieś cele, realizować je. I, I one są konieczne. Natomiast my nigdy nie czuliśmy potrzeby prywatnie bycia bogatymi czy posiadania pieniędzy. Jesteśmy na liście stu wprost, ale całym naszym majątkiem jest po prostu firma wyceniana dzisiaj na, na, na duże pieniądze. Gdyby ktoś zajrzał, no damy oszczędności. Mamy trochę, ja nie mówię, że nie, ale to, ale to są... Nie mamy willi na Lazurowym Wybrzeżu, nie mamy jachtu. Znaczy nie czujemy takiej potrzeby po prostu. Żyjemy podobnie jak 30 lat temu. Przyznam się, że jedyną rzeczą, na którą wydaję duże pieniądze, to jest turystyka. To mi sprawia największą frajdę i, i, i staram się z tego korzystać jak najwięcej. Mogę przydać, podać takie przykłady, które świadczą o tym, że te cechy były dla nas bardzo ważne. Na przykład, jak już zobaczyliśmy, że jest zmiana, 89 rok, i coś się w naszym życiu zmieniło, to zdecydowaliśmy, budujemy własną siedzibę, koniec z tym wynajmowaniem, dwa lokale wynajęte, ciągle nie wiadomo na jak długo. Kupiliśmy działkę, zaczęliśmy budować i w 93 roku przeprowadziliśmy się do własnego lokalu. Jesteśmy tam do dzisiaj, tylko że to już nie jest ten lokal, bo on dokupił jeszcze parę hektarów i to wszystko się ciąg wyciągnęło, te, te kolejne budowy. Ale wtedy jednocześnie uznaliśmy, że nie możemy już bazować na tych technologiach, które, technologiach, które mamy, ponieważ pierwsza maszyna, jaką mieliśmy, to była maszyna zrobiona przez mm, technika z Polfy Warszawskiej. Kolega Ireny nam zrobił taką maszynkę, która była. Takim pierwowzorem prawdziwej maszyny, takim udającym trochę prawdziwą maszynę, i po pół roku to się rozpadło. W międzyczasie kupiliśmy maszyny cukiernicze, słynie nam służyły. No wszystko tak jak to w Polsce wtedy się działo. Próbowaliśmy różnymi metodami doprowadzić do tego, żeby wyprodukować jak najlepsze produkty, na tle, na ile mogliśmy. Ale oczywiście mieliśmy już wiedzę, jak wygląda prawdziwy świat technologii, i mieliśmy z tym światem już kontakt. Natomiast. Ten świat był strasznie drogi i niedostępny w tamtych czasach. Dopiero początek lat 90. pokazał, że możemy do tego sięgnąć. Pojechaliśmy do Szwajcarii, do producenta szwajcarskiego, znaleźliśmy urządzenia, używane, wyremontowane urządzenia, mieszalniki odpowiednie, i wtedy Brebank, dzisiaj m -Bank, Otworzył swoją spółkę, córkę, która nazywała się bre Leasing. I to była pierwsza ich transakcja, a dla nas to była trans transakcja życia. Kupno dwóch maszyn, dwóch mieszalników specjalistycznych do, do produkcji. I jeszcze do dzisiaj chyba są w M-Leasingu ludzie, którzy pamiętają tą transakcję, bo ona była naprawdę ich pierwszą dużą transakcją. Dla nas to było bardzo ryzykowne, dlatego że to. Ja już nie pamiętam kwoty, jaka, jaka tam wchodziła w grę, ale to była olbrzymia wartość tych dwóch maszyn, ale one nas postawiły w zupełnie innej sytuacji. One spowodowały, że po pierwsze jakość kremów znacznie się poprawiła, wydajność, możliwość do, do, 80, do 93 roku pod naszym zakładem stały kolejki i dzisiaj się możemy śmiać jak krzyczeli dawajcie po pół kartonu, nie po cały, tak? bo to w kartonie było 50 kremów. E, 93 rok zmienił tą sytuację o tyle, że po prostu zwiększyły się możliwości, inna produkcja, inna, e, inna jakość i zaczęło się takie normalne życie e, dużego już producenta. E, znaczy, to podaję jako przykład, bo to było oparczone olbrzymim ryzykiem e, i my byliśmy w stanie podjąć takie ryzyko. E, na przykład, e, coś, co świadczy też o, o naszym podejściu do jakości i też do pieniędzy w pewnym sensie, to jest to, że w 1995 roku. Stworzyliśmy własny system dystrybucji. Sprzedaż w tamtych czasach w Polsce opierała się na hurtowniach. Nie było sieci handlowych, nie było tych wszystkich międzynarodowych operatorów, których mamy dzisiaj. Były sklepy indywidualne, było kilkadziesiąt tysięcy sklepów, które sprzedawały kosmetyki. I były hurtownie, które do tych sklepów sprzedawały nasze produkty. I pewnego dnia ja zorientowałem się, że w jednej z hurtowni od dwóch lat leży partia moich produktów, które oni kiedyś kupili, i one tam leżą już dwa lata. I uznaliśmy, że to, że to jest niedopuszczalne. Znaczy, oczywiście pieniądze wzięliśmy, można powiedzieć, z punktu widzenia biznesu. Wszystko jest ok. Natomiast ryzyko związane z tym, że te dwa lata wpłynęły negatywnie na jakość produktu, który trafi w końcu do sklepu, spowodowały, że uznałem, że trzeba zmienić system dystrybucji. I wtedy mieliśmy już trochę takich partnerów niezależnych. Ja ich wybrałem, tych, którzy byli najlepsi według mnie i zorganizowałem taki system dystrybucji oparty na regionalnych partnerach. Czyli ja miałem wyłączność na ich pracę w danym rejonie, a oni mieli wyłączność na, na produkty. E, I takich partnerów było kilkunastu. Oczywiście system był bardzo drogi, ale on dawał gwarancję, że ja wiem dokładnie, gdzie każdy kosmetyk trafia. Oni docierali bezpośrednio do sklepów. Mieliśmy pełną ewidencję tego, gdzie oni sprzedają, ile sprzedają, kiedy. Po prostu system zapewniał pełną kontrolę nad tym, co się dzieje. On był bardzo drogi. Ja nawet wtedy szukałem partnera wśród dużych operatorów, który chciałby to robić ze mną razem. Ale. <laughs> Niestety nikt do mnie nie dołączył, bo wszyscy uważali, że to jest głupi pomysł, że to jest bez sensu. Drogie, niepotrzebne i tak dalej. A to mi dało wtedy, znaczy nam, przepraszam, ja wiem, nie, a to nam z żoną razem. E, prawda, mam na jakże inaczej. Fenowość znaczy, to, to nie zwróciła uwagę, jakbym to utrzymał dalej. E, w każdym razie dało nam olbrzymią przewagę konkurencyjną. E, staliśmy się liderem w sposobie do, docierania z kosmetykami do, do sklepów. To się zmieniło teraz, bo oczywiście te sklepy indywidualne upadły w większości, ich jest już niewiele, ale ten system dzisiaj dalej funkcjonuje świetnie w aptekach, bo apteki dalej są rozproszone, nie, nie, nie są aż tak sieciowane jak sklepy z kosmetykami i ten system działa świetnie w aptekach. I to, on był, to jest też przykład tego, że to wynikało z myślenia o jakości, nie licząc się z kosztami. Znaczy, jakość była celem jakby w pewnym sensie nadrzędnym. W, w ramach tej historii naszej, to myślę, że warto wspomnieć o 1997 roku, kiedy będąc jeszcze. Spółką cywilną to się nazywało, czyli taką prywatną firmą zupełnie. Zdecydowaliśmy, że to już dosyć, bo już mamy kilkadziesiąt samochodów, wszystkie są rejestrowane na mnie, tak. Ciągle zawracanie głowy. Po prostu odpowiedzialność za firmę też wygląda inaczej, jak się ma świadomość, że jest się przedsiębiorcą prywatnym, ona już jest duża. W związku z tym uznaliśmy, że coś trzeba zrobić i byliśmy pierwszą firmą w Polsce, która przekształciła się ze spółki cywilnej w spółkę akcyjną. Uważałem, że spółka ZOO .o. jest. Takim przedsięwzięciem e, mniej budzącym zaufanie. Nie wiem, czy miałem rację, czy nie, ale wydawało mi się, że spółka akcyjna to jest coś lepszego. E, a poza tym daje możliwość lepsze możliwości rozwoju, to znaczy sięganie po kapitał, sięganie po partnerów jest rzecz łatwiejszą. I rzeczywiście przekształciliśmy się. To był też taki element związany z porządkowaniem całej naszej organizacji. E, z takich działań. E, które świadczyłyby o tym, że jakość jest dla nas najważniejsza, to jest to, że na przykład 20 lat temu stworzyliśmy w ramach organizacji Centrum Naukowo-Badawcze. Jesteśmy jedyną firmą w Polsce, która posiada tego typu zaplecze. Oczywiście każdy z producentów powie Państwu, że posiada... Technologów, posiada też centrum badawcze, czy jakiekolwiek inne. Ale to jest zupełnie co innego. Znaczy, y, laboratorium badawczo-wdrożeniowe, takie technologiczne, musi mieć każdy. Każdy musi przygotować recepturę, przygotować produkcję, odpowiednio y, wprowadzić to w życie. Natomiast y, to, o czym ja mówię, to jest zupełnie co innego. Y, nasze centrum naukowo-badawcze nie, nie, nie przygotowuje receptur, nie przygotowuje produktów. Oni pracują nad. Y, Surowcami, mieszaninami surowców, nad technologiami patentując je i mamy na przykład siedem patentów, które już są nasze. One, one dotyczą odpowiednich surowców, odpowiednich mieszanin, odpowiednich działań. To nie są patenty związane z recepturą, bo niektórzy myślą, że wystarczy recepturę opatentować. Receptury są rzeczą zupełnie niezależną. W każdym razie to jest taki zespół właściwie już teraz kilkunastu osób z doktoratami e, z różnych dyscyplin, e, nie, nie tylko farmacji czy, czy, czy medycyny, e, którzy po prostu mają za cel e, dotrzeć do Nagrody Nobla. O taki jest ich cel. E, może im się kiedyś uda, nie wiem czy ja tego doczekam, raczej nie, ale oby, oby im się rzeczywiście udało. E, może kilka słów o eksporcie, bo on też obrazuje naszą sytuację i naszą... Jakby ten sposób, w jaki pracujemy. Właśnie, nasz eksport zaczął się bardzo wcześnie. Wyobraźcie sobie, że w 1987 roku wysłaliśmy pierwszą partię do Stanów Zjednoczonych, do Kalifornii, a to za sprawą kosmetyczki, która pochodziła z Polski, ale przez kilkadziesiąt lat już funkcjonowała w różnych krajach świata, wylądowała w Kalifornii i ona gdzieś tam natknęła się na nasze produkty, takie się spodobały, że zamówiła. Dla nas to było wielkie wydarzenie. Ale jednocześnie była świetna lekcja, dlatego że e, okazało się, że nasze produkty są niewiele warte. O, opakowania, no jakie mogły być w 1987 roku opakowania. Naprawdę nic ciekawego. Maszyny mieliśmy już niedoskonałe. Ta technologia była nie taka jak trzeba. Znaczy Mieliśmy do, do, dokładnie świadomość, że mm, żeby wziąć się za prawdziwy eksport trzeba mieć y, oferty i trzeba mieć produkty, które y, sprostają potrzebom rozwiniętych rynków. A nie to, co, co mamy. I oczywiście do końca lat 90. mniej więcej ten eksport kulał. Znaczy, coś tam sprzedawaliśmy, ale to nigdy nie były poważne kontrakty, ani wielkie rynki, szczególnie rynek wschodni wtedy był taki chłonny, wszystko kupował. Natomiast po roku 2000 zdecydowaliśmy się na poważne potraktowanie eksportu. I, i wejście no, w takie działanie już bardziej zorganizowane i uporządkowane. I dzisiaj po, po tych kilkunastu latach mogę powiedzieć, że mamy, mamy sukces, przynajmniej na razie mogę mówić o sukcesie w eksporcie. Jak wygląda nasz eksport? Ja go dzielę. W taki uproszczony sposób, ponieważ ja nie jestem, jak widzicie, nie mam prezentacji, to jest moja prezentacja, więc ja jestem taki mało e, informatyczny. Tak? W pracy jest tak samo. Ja nie sięgam do tabelek, ja nie sięgam do e, narzędzi. Ja raczej staram się koncepcyjnie wszystko układać i, i sobie wymyślać. E, I z eksportem jest tak, że to są dwa obszary. Jeden obszar. To jest rynek wschodni, tak zwany MENA, czyli Middle East, North Africa, kraje arabskie i północna Afryka. I to jest obszar, który rozwija się różnie i różnie się tam prowadzi sprzedaż, ale to jest obszar, który daje przyzwoitą marżę. I drugi obszar to jest Europa Zachodnia, która buduje wspaniale wizerunek i świetnie się tam wygląda, ale marża jest bardzo kiepska. I oczywiście trzeba umieć podejmować właściwe decyzje, żeby być tam, gdzie jeżeli nie ma marży, to przynajmniej, żeby był wizerunek. I na przykład takim miejscem jest w Anglii, w Londynie apteka, apteka John Belen croydon która zaopatruje w ogóle Dwór Królewski. To jest najbardziej prestiżowe miejsce na świecie, chyba nie ma takiego drugiego. Yy, I my tam jesteśmy właściwie z dwoma markami, bo mamy, yy, mamy trzy marki. Jedna marka to jest marka masowa, druga dr. Ignaelis marka premium i mamy farmaceryz, który jest mar marką apteczną, taką fa farmaceutyczną. I yy, jesteśmy w tej aptece i to działa genialnie, słuchajcie. To jest tak, że... Mamy, spotykamy ludzi, którzy mówią, widzieliśmy was, na przykład ja mam sześć sklepów w Singapurze i muszę was też tam mieć, tak? My proszę bardzo, no porozmawiajmy. Więc to jest, dlatego dzielę na ten nasz eksport na dwa obszary, bo jeden jest po prostu taki, który zarabia, a drugi to jest taki, który buduje wizerunek. Oczywiście nie tylko w Anglii jesteśmy, jesteśmy w wielu miejscach, jesteśmy na przykład, w tej chwili największy nasz sukces to jest Hiszpania, gdzie jesteśmy w sieci 350 sklepów z Marką Irena Elis i odnosimy naprawdę wyraźny sukces. Także to układa się bardzo dobrze. Jak mówię o eksporcie, to też muszę wspomnieć kilka słów powiedzieć na temat... Targów, bo targi są jednym z elementów, który jeżeli państwo gdzieś funkcjonujecie w obszarze FMCG to rozumiecie, że targi są tym co jest generalnie dla przedsiębiorcy w pewnych etapach jego rozwoju bardzo ważne. I tak jak na początku w latach 80 to były targi poznańskie, to była nieodzowna, obowiązkowa obecność w ogóle na tych targach. W latach 90. już te targi poznańskie przestały być ważne, ale zaczął się właśnie eksport i zaczęła się, zaczęliśmy się pojawiać na różnych targach, na różnych imprezach, które odbywały się za granicą. Pierwsze to była Moskwa, te rejony wschodnie, tam te targi właściwie takie, od których zaczynaliśmy, ale w pewnym momencie jak uznaliśmy, że jesteśmy już taką firmą europejską. To, czyli po 2004 roku, zaczęły się targi w Bolonii. Bolonia to jest, to są targi największe targi branży kosmetycznej właściwie na świecie, najważniejsza nasza impreza, nazywa się Cosmoprof, i zaczęliśmy tam pokazywać się najpierw jeździć, oglądać, a później pokazywać się ze swoim stoiskiem, ale. Oprócz tego mieliśmy kilka innych imprez, równie ważnych w Dubaju, targi dermatologiczne. W, już nie pamiętam gdzieś. kilka imprez, które były naprawdę ważne. Dwa lata temu uznaliśmy, że skończył się czas targów. To znaczy, mamy na tyle dużą grupę klientów, że uznaliśmy, że targi już nam niewiele dają, że one. Kosztują duży wysiłek, bo musimy, my już nie możemy postawić byle jakiego stoiska, bo ono musi być duże, ładne, dużo pracy przygotowawczej, wysokie koszty, e, tłum ludzi później na tych targach, a efekty są coraz słabsze, dlatego że już właściwie nasze kontakty są tak szerokie, że możemy działać bez targów. E, I uznaliśmy, że z tej bolonii się wycofujemy. Najśmieszniejsze było to, że dwa lata temu to było największe wydarzenie, że, że tak powiem, polskiej ekspozycji targowej, że nas nie ma. tak? Znaczy, bo my jesteśmy jednak taką firmą, która jest uważana za najbardziej wizerunkową, za najważniejszą. W związku z tym, my się tym nie chwaliliśmy, że nie jedziemy. Jak się okazało, że nie przyjechaliśmy, to w ubiegłym roku na kolejnych targach już kolejne kilka firm się nie pojawiło. Bo my, coś się takiego stało przez naszą, taką, bym powiedział, solidność, jakość, porządek, że jesteśmy wzorem dla wielu innych, dla wielu firm, które e, chcą iść naszą drogą. Zresztą nie ukrywają tego. Ja mam, e, ja, ja, ja zawsze uważam, że trzeba mm, budować wspólnotę nawet z takimi firmami, które są konkurentami na rynku i które e, no, na przykład kopiują nas tak? e, i e, dlatego lat temu 15, chyba już nie pamiętam, tak? byłem inicjatorem założenia Związku Branżowego Producentów Kosmetyków, organizacji, która dzisiaj zrzesza 170 firm. I wtedy nikt mi nie dawał szans. Mówili wszyscy, jak sobie wyobrażasz konkurentów rynkowych, którzy siadają przy jednym stole i rozmawiają. I ja mówiłem, jeżeli nie będziemy rozmawiali o rynku, tylko o wszystkim innym, to dogadamy się. To był rok. 2002, 2003, tuż przed wejściem do Unii Europejskiej, I to była główna myśl, że Unia Europejska zmieni nam świat, zmieni nasze regulacje, zmieni nasze prawo, i jeżeli nie będziemy mieli jakiegoś wsparcia jako branża, to to prawo zostanie zmienione tak, jak będą chcieli urzędnicy. W związku z tym musimy stworzyć sytuację, w której my będziemy mieli coś, coś do powiedzenia, że będziemy mieli wpływ na to, jak to prawo jest zmieniano. I to zmieniane. I to była główna intencja powołania tej organizacji. Ona jest do dzisiaj. Ja już powoli się wycofałem z tej aktywności, bo dzisiaj za dużo się dzieje wokół mnie i przekazuję młodszym pałeczkę i w pracy i w tej organizacji. W firmie też przyszedł czas na sukcesję i właściwie już mogę powiedzieć oficjalnie, że w czerwcu syn przejmie główną pałeczkę w firmie. Zobaczymy jak to, jak to się potoczy, to jest, są, słuchajcie, nie zdajcie sobie sprawy, myślę, że nie wiem, czy ktokolwiek jest na sali, kto już to przeżywał, są strasznie trudne decyzje, dwa lata pracy i to pracy zarówno mentalnej, jak i formalnej, która by spowodowała, że wiedzą, że mój syn chce, tak? Że my się dogadamy, zrozumiemy, ustalimy zasady, yy, sporządzimy odpowiednią dokumentację, powiemy sobie, jaki ma być dalszy plan. Słuchajcie, naprawdę, to jest olbrzymia robota yy, i ja jestem dobrej myśli. Mam nadzieję, ja będę jeździł i opowiadał o firmie, a on będzie pracował. Tak, tak się podzielimy. Yy, słuchajcie, yy, nie wiem, jak tam mój czas wygląda, nie ma podglądu, ale rozumiem, że jeszcze te pięć minut mam, tak. Yy, yy, na koniec, znaczy chciałem teraz wrócić na chwilę do połowy lat 90. Bo to jest taki właśnie powrót do tego, czy to sukces, nie sukces, jak to właściwie wygląda. W, lat, w połowie lat 90. kiedy firma już urosła i w, w pojawiła się dosyć duża grupa menadżerów, a my z Jeroną ciągle zarządzaliśmy nią na podstawie tego, co mieliśmy w głowie. Nie mieliśmy pisanych materiałów, żadnych ustaleń, tylko wszystko mieliśmy w głowie i mówiliśmy ludziom, o co chodzi, na czym to polega. No, ale w pewnym momencie okazało się, że to jest za mało, że jednak trzeba to wszystko zapisać, wyjaśnić, ustalić. I wtedy wyjechaliśmy na kilka dni poza Warszawę do takiej miejscowości, która się nazywa Zaborek. Taki hotelik jest w kierunku Białego Stoku, gdzieś nazywamy to do dzisiaj grupa Zaborek. Ona dzisiaj liczy co prawda ponad 100 osób, wtedy było chyba około 20. I usiedliśmy tam i spisaliśmy wszystko, co uważaliśmy za ważne. Tak? Misja, wizja, strategia, i ona jest aktualna do dzisiaj. Cały czas ją weryfikujemy pod kątem pewnych parametrów rynkowych, natomiast kluczowe rzeczy zostały bez zmian. Co tam się pojawiło? No, na przykład w połowie lat 90. mówienie o tym, że ludzie są najważniejsi. Nie wydawało się taką oczywistością, jak dzisiaj, tak? Dzisiaj to jest banał. I można powiedzieć, że jak ktoś coś takiego dzisiaj pisze, no to właśnie nie świadczy o nim najlepiej, tak? Ale my to pisaliśmy w połowie lat 90. My pisaliśmy takie rzeczy, że na przykład e, chcemy mieć własną drogą, właśnie to co już mówiłem. Że Musimy mieć wiedzę na temat rynku, ale idziemy własną drogą. E, po, nawet pozwoliliśmy sobie napisać coś takiego, że. O tym, czy mamy sukces, świadczy to, czy nas podrabiają. Tak? Jak nas podrabiają, to znaczy, że mamy sukces. E, tego typu rzeczy. I ten materiał rzeczywiście przetrwał do dzisiaj e, i, 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 i w jakiejś formie dalej funkcjonuje. I dalej te główne hasła są aktualne. E, ale na koniec powiedzmy, no ale musi być jakaś wizja. tak? Na początku coś trzeba zapisać, no bo tam później te ileś tam stron tych różnych materiałów. Trzeba coś na początku napisać. No, i wymyśliliśmy, słuchajcie, taką historyjkę, która brzmiała w ten sposób. Jest rok 2015. W Nowym Jorku odbywa się Światowy Kongres Kosmetologów. Na scenę wchodzi doktor Irena Eris, witana gromkimi brawami. Tak sobie zapisaliśmy: Za 20 lat chcemy, żeby się wydarzyła taka historia. No, i oczywiście zapomnieliśmy o tym później, no bo właściwie. To jest tak, tak historia niemożliwa do realizacji, że w ogóle nie... Tak, tak jak ja mówię o nagrodzie Nobla dzisiaj do naszego zespołu badawczo drożeniowego. No tak samo brzmiało właśnie to, co Państwu zacytowałem tam 20 par lat temu. I zapomnieliśmy o tym. Przyszedł rok 2012. Dostaję pismo z firmy, która nazywa się z organizacji, która nazywa się Komitet Colbert. To jest francuska organizacja zrzeszająca najbardziej wartościowe, czy najbardziej premium marki świata. I to nie tylko kosmetyczne, wszelkie marki. Tak? Tam jest i Louvre na przykład, i Hotel George V, i Sorbona, ale także marki kosmetyczne, jest Louis Vuitton, jest masę różnych marek. Ta organizacja powstała w 1956 roku z, in, z intencji chyba Gerlena. Gerlen to powołał. I ta organizacja zrzesza dzisiaj 70 kilka... Marek, firm, ale właśnie chodzi o marki. Tak? I nagle dostaję pismo, gdzie pisze im pani, która wtedy była prezydentem tej organizacji, szefowa Chanela, że zaprasza nas do tej organizacji. Przyznam się szczerze, że ja nie mogę uwierzyć. Znaczy, czytałem to 10 razy i nie, mogę, nie zrozumiałem, nie mogłem zrozumieć tego, o co jej chodzi. No jak ona do, do takiej polskiej firmy jak nasza nagle się zwraca. Więc, jako facet, który lubi konkrety, odpisałem, dziękuję ślicznie, bardzo nam miło, ale czy pani się nie pomyliła przypadkiem? Bardzo szybko dostałem odpowiedź, że się nie pomyliła, wie do kogo pisze i wie o co prosi. A to jest organizacja, do której nie można się zapisać. Tam trzeba być zaproszonym, trzeba mieć dwóch wprowadzających i musi być jedno, jednomyślne głosowanie Nawalnym w, zgadzające się na przystąpienie tej organizacji. I. No i jak już powiedziała, że ok, no to trzeba była kwestia znalezienia drugiego wprowadzającego. I tym drugim wprowadzającym była szefowa Hermée, nie nie znam francuskiego Hermée. nie. I te dwie panie były wprowadzające. Trwało pół roku cała procedura weryfikująca, nas sprawdzająca dokumenty i tak dalej. Po pół roku odbyło się walne, pojechaliśmy do Paryża i na tym walnym jednogłośnie przyjęto nas do tej organizacji. Ale dwa lata później, niecałe pół roku później, w 2014 roku, odbywała się wielka gala z okazji 60-rocznicy Komite Colbert. I zostaliśmy oczywiście zaproszeni na tą galę. I ta gala odbywała się w Wersalu. Wersal został oddany w całości do naszej dyspozycji. I my polecieliśmy z Ireną do Paryża i przenocowaliśmy w hotelu, zamówiliśmy radą taksówkę i do Wersalu. Kierowca. Odjechał pod Wersal, stanął przed bramą, a my mówimy proszę wjechać do środka. A on mówi nie, tu tylko prezydent może wjechać. A my dzisiaj my możemy. I okazało się, że się zgadza. Wjechaliśmy do środka na dziedziniec pod same drzwi wejściowe i właśnie stwierdziliśmy z Ireną, że to jest ten Nowy Jork. Że tak naprawdę spełniło się to, co 20 lat wcześniej mówiliśmy sobie, że będzie naszą, naszym zwycięstwem, naszą, naszym wizją, odzwierciedleniem sukcesu. I to jest nasz sukces. Tak właśnie wygląda sukces. Dziękuję Państwu bardzo.